Witajcie, kochani. Chciałam podziękować za dobre słowa, ale no niestety takie pobożne życzenia nie pomogły. Żyjemy w bardzo złych czasach i obawiam się, że to, co robi się mnie, a mianowicie próba zniszczenia człowieka według zasady czysto stalinowskiej, był człowiek, był problem, nie ma człowieka, nie ma problemu. Jest takim smutnym przesłaniem dla reszty, że w tej chwili przychodzą czasy bezprawia, czasy, w którym prawdziwą wolność mają zastąpić prawa. Prawa, które nie są sprawiedliwością, które pozwalają na każdą przemoc, na każde zło. I najśmieszniejsze, że podobnie jak czyni każdy system totalitarny, mówi się, że działania podejmowane są w imię wyższego dobra. Nie, proszę was, to nie jest wyższe dobro, to jest niższe zło. To jest zwykłe zło, ponieważ dobro nikogo nie krzywdzi. Dobro tylko pomaga. Natomiast zło krzywdzi. I krzywdzi w sposób wyjątkowo okrutny. A no cóż, szatan zawsze się przebierał, więc tym razem można powiedzieć, że może udawać właśnie owo wyższe dobro, prawda? Wydaje mi się, że no cóż, ja w tej chwili tylko chcę dać świadectwo. I wydawało mi się, że czasy psychuszek mamy ze sobą, że już nikogo nie będą straszyć bezobjawową schizofrenią, prawda? Natomiast wydaje się, że coś takiego jest dalej. Coś takiego trwa, a raczej wprost przeciwnie, jest przygotowane. Oddzielenie, zniszczenie tych wszystkich czarnych baranów, czarnych owiec. Natomiast prawo do pozostania w społeczeństwie ma być zagwarantowane tylko dla tych posłusznych, którzy nie zadają pytań i nie mają wątpliwości. W tej chwili, jak słyszymy, nawet organizacja, która powinna jednoczyć wszystkie narody, w tej chwili nastawia się na forsowanie systemu projektu Kinshasa, na kształcenie młodych ludzi w wieku, w którym najłatwiej jest zmanipulować sposób myślenia, wyprać mózg. I ludzie ci mają być przeszkoleni jako kontrolerzy informacji i osoby wykrywające wszelkiego rodzaju myślozbrodnie. To wszystko, kochani. No cóż, ja tylko mogę prosić o modlitwę. I pozdrawiam was wszystkich. Chciałam wam powiedzieć, że jeszcze trwam. Nie wiem jak długo, ale jeszcze trwam. Nie udało im się jeszcze mnie zniszczyć do końca. Chociaż moje serce nie jest w dobrym stanie. I to nie dlatego, nie mam żadnych wizji ani innych problemów tego typu. Po prostu tak wygląda kwestia stresowa, kiedy się jest zaszczuwanym. Ja czuję się po prostu jak zagoniona w jakiś kącik zwierzyna. Jak przerażony zając, steroryzowany dzik. Wybierzcie sami. Pozdrawiam was serdecznie i miłego dnia.